Jakie mamy plany na wieczór? A, zabieram cię na romantyczną podróż. O, gdzie? A, do Berlina. A niby co tam jest takiego romantycznego? Kurfürstendamm, Charlottenburger Tor, Hauptbahnhof, Unter den Linden. No czyż to nie brzmi romantycznie? To ja idę z koleżankami na wino. W ostatnim czasie dość sporo serii familijnych gier planszowych otrzymało swoje różne kontynuacje, nowe odsłony, spin-offy itd. I jednym z nowych tytułów, jakie niedawno trafiły na nasz rynek, jest Wsiąść do pociągu Berlin. Cześć, z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej odsłonie układania wagoników na planszy. Czy nowy tytuł, który przenosi nas do stolicy Niemiec, faktycznie był nam potrzebny? Co ciekawego wnosi do rozwoju zgrywki i czy ta nowa mechanika się sprawdziła i sprawiła, że warto sięgnąć po ten tytuł? O tym będzie dzisiejszy materiał, na który serdecznie Was zapraszam. Wsiąść do pociągu Berlin to kolejny spin-off głównej serii Wsiąść do pociągu, czyli takiej podserii reprezentującej różne miasta, zabierającej nas do różnych miast, podczas gdy te duże odsłony skupiają się zazwyczaj na całych krajach albo jakichś regionach i tam łączymy, tworzymy połączenia między miastami. Tak tutaj tworzymy połączenia między różnymi miejscówkami w konkretnych miastach. Do tej pory wydano już bodajże Londyn, Nowy Jork, Amsterdam, San Francisco, o którym Wam opowiadałem na moim kanale i teraz właśnie Berlin. Czy odsłona dedykowana stolicy Niemiec była nam potrzebna i co nowego nam wprowadziła? Jeżeli chodzi o nowości, to mamy tutaj dwa rodzaje wagoników i słuchajcie, dalej mechanika rozgrywki, całe zasady gry, wszystko są takie jak w poprzednich odsłonach. Nie mamy tutaj stricte jakiegoś wielkiego game changera pod postacią zupełnie nowej mechaniki. Oznacza to, że dalej tworzymy połączenia między punktami na mapie. Tworzymy to poprzez zbieranie zestawów kart. Te zestawy kart zamieniamy na to, że możemy na mapie ułożyć swoje wagoniki, a robimy to po to, żeby zrealizować bilety. Punkty dostajemy zarówno za tworzenie tych połączeń, jak i za realizację biletów. Jeżeli biletów nie zrealizujemy, to na koniec gry stracimy tyle punktów, ile wynosi wartość danego biletu niezrealizowanego. I tyle, to jest cała gra i pod względem zasad Wsiąść do pociągu Berlin jest tytułem, który jeżeli znacie Wsiąść do pociągu, to zasadniczo macie jakieś 3 minutki z instrukcją, żeby tylko przyswoić sobie nową rzecz i gracie. No właśnie, jaka jest ta nowa rzecz? Tak, wspomniałem, mamy tu dwa rodzaje wagoników. Na planszy znajdują się tradycyjne połączenia, na których wykładamy tramwaje, wagoniki tramwajów, a dookoła planszy leci linia metra. I tutaj się troszeczkę zasady różnią, ponieważ tak, tam wykładamy wagoniki metra. Każdy ma w swoich zasobach 5 takich wagonów. Również budujemy je za karty lokomocji, które zbieramy. Z tym, że na mapie nie mamy zaznaczonych między punktami na linii metra kilku wagoników, na które wykładamy kilka tych naszych plastikowych elementów, tylko na każdej linii jest jeden wagonik w jakimś kolorze. On oznacza karty, jakie musimy zagrać, kolor kart, jakich musimy zagrać i mamy przy tym takie prostokąciki, które zaznaczają, ile musimy zagrać tych kart. Dzięki temu, mając 5 wagoników, możemy rozłożyć troszkę więcej tych linii na naszej planszy. I wagoniki metra mają oddzielną punktację za stworzenie połączenia niż wagoniki tramwajów. Te tramwajowe są liczone tak jak w każdej innej odsłonie. Za wagoniki metra dostaniemy minimalnie więcej punktów za wyłożenie linii z 2 bądź z 3 kart. I to w zasadzie tyle. To jest cała zmiana mechaniki. Cała reszta pozostaje dokładnie taka jak w podstawowych odsłonach Wsiąść do pociągu. Nie mamy tutaj tuneli, nie mamy tu żadnych promów, nie mamy tu zbierania żetonów, tak jak to było w San Francisco, gdzie gromadzimy żetony różnych atrakcji turystycznych. Nie mamy tutaj towarów, które w Amsterdamie zbieraliśmy i te towary nam potem za kolekcję towarów dawały jakoś więcej punktów. Nie.
To jest wszystko. Wykładamy wagoniki, realizujemy bilety. Tyle. No właśnie, jak działa ta mechanika? Czy ona tak naprawdę coś zmienia w grze? I ku mojemu zaskoczeniu tak zmienia, ponieważ mamy w tym momencie do rozkminienia, czy chcemy brać udział w wyścigu tego, żeby zająć jak najwięcej linii metra, bo one nam pozwolą ładnie przeskakiwać, potem tworzyć krótkie połączenia do miejscówek w środku mapy. Czy może jednak inwestować w to, żeby zapełnić środek mapy? Jak rywal sobie otoczy tutaj ładnie nas linią metra, to i tak my mu poblokujemy w jakiś sposób dojście do konkretnych punktów. To jest ciekawa zmiana strategiczna i faktycznie pozwala troszkę pokombinować nad tym, co, gdzie, jak wydać. Mi się to bardzo podoba, acz musicie wiedzieć, że nie jest to jakiś drastyczny game changer, jeżeli chodzi o trudność gry i skomplikowanie, i jeżeli do tej pory wsiąść do pociągu was nie przekonywało do siebie, to ta zmiana też tego nie zrobi. To jest po prostu dodatkowa rozkminka, czy wyłożyć takie wagoniki teraz, czy takie, w co iść, którędy dojść. Tyle. Po prostu drobna zmiana, która w moim mniemaniu jest całkiem przyjemna. Niestety generuje pewne problemy. I tutaj zauważyłem, że po pierwsze to ta zmiana wydłuża trochę rozgrywkę. O ile wsiąść do pociągu San Francisco czy Amsterdam byliśmy w stanie rozgrywać naprawdę w zaskakująco krótkim czasie. W dwie osoby poniżej 10 minut byliśmy w stanie przeprowadzić rozgrywkę. Tak tutaj mam wrażenie, że to troszkę nam się rozciągnęło. I nawet w zasadzie przede wszystkim przy większej ilości graczy, każdy przez to zastanawianie się tu, to coś tu. Mam wrażenie, że właśnie przez to rozgrywka się troszkę przeciągnęła i Berlin jest ciut dłuższy niż San Francisco chociażby. Czy to jest plus czy minus, ocencie sami, to zależy, czego oczekujecie po tych małych odsłonach. Druga rzecz, to, że mamy dwa rodzaje punktowania dla tych wagoników i dla tych wagoników, też jest troszeczkę problematyczne, w szczególności jeżeli ktoś dosiada się na początku do gry, nie ma jeszcze za sobą wielu potyczek, to cały czas musi to sprawdzać, tu przez pomyłkę przesunie nie o tyle oczek, za chwilę sobie przypomni, że a przecież to wykładał, a tu miało być to do przesunięcia, trzeba policzyć zaś połączenia, czy się zgadza. To jest troszeczkę problematyczne w momencie, kiedy zaczynacie grę, kiedy nie przyzwyczajacie się jeszcze do tego, że ta punktacja jest tutaj inna. I tu mam wrażenie, że ten problem może wracać, kiedy będziecie sobie żonglować różnymi odsłonami i będziecie grać częściej w te, gdzie się klasycznie punktuje, po czym siadacie tutaj do tego podziału metro i to i zaś wam się może troszeczkę mieszać. Więc tak jak mówię, to są takie dwa problemy wsiąść do pociągu. Kolejnym problemem, jaki tutaj jest, to może nie tyle wykonanie, bo wykonanie stoi na naprawdę wysokim poziomie, jak w każdej grze Days of Wonder. Tutaj pod tym względem raczej nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Karty wyglądają świetnie, na nich te pojazdy z lat 90., taksówka Mercedes, stary rowerek, taki prosty, zwykły rower miejski. Wygląda to naprawdę świetnie. Tak samo jeżeli chodzi o plastikowe komponenty, one wyglądają różnie. Tramwaje są złożone z dwóch wagoników, mniej więcej takie konstrukcje gdzieś nawet po polskich miastach jeździły dwuwagonowe i mają tam też zaznaczone te elementy do podczepienia pod linię energetyczną. Nie pamiętam, jak one się nazywały, ale widać, że to są właśnie takie wagoniki tramwajów. Jeżeli chodzi o metro, mamy proste, gładkie elementy i one się różnią, ale musicie wiedzieć, że jak będziecie grać tak, że będziecie sobie przed rozgrywką, nie posegregujecie ich sobie, tylko będziecie chcieli wybierać tak elementy, to też wam się w trakcie gry może to troszeczkę pierniczyć, który łapiecie i musicie się chwilę przypatrzeć, a dobra, to ten. Więc tutaj porządkujcie sobie swoje elementy przed rozgrywką, będzie wam łatwiej. Ale o co chodzi mi z wykonaniem gry, a właściwie to z kierunkiem artystycznym? Po pierwsze, to taka moja totalnie indywidualna, prywatna przyczepka. W środku znajdziemy oczywiście insert, który ma miejsce na wszystko. Wszystko ładnie tam leży, świetnie, fantastycznie, ale nie wiem, kto wybierał kolor. Ja wiem, że ten żółty to ma być nawiązanie do niemieckiej flagi, ale za każdym razem, jak otwieram to pudełko, oczy mnie
opieką. Serio, nie wiem, ten żółty jest dla mnie osobiście tak mocno wściekły. Jak oglądacie mój kanał częściej, to wiecie, że ze względu na swoją pracę często do planszówek siadam, mając już oczy trochę takie po siedzeniu przed ekranami cały dzień, więc po prostu jak patrzę na insert tej gry, to rany boskie, łzy mi się same wyciskają i to bynajmniej nie z radości czy jakiegoś wzruszenia. Natomiast mamy tu jeszcze mapę. Mapę, która jest podłużna. Okej, tu jest zabieg po to, żeby raz ciekawie utworzyć tą linię metra, która, jeżeli się tam pośpieszymy, pozajmujemy linię, to ona da nam szybkie takie dostępy do różnych punktów. To jak najbardziej rozumiem. Natomiast mamy tutaj przez to mocne zagęszczenie w środku tras. One są często mocno spłaszczone. Chodzi mi o to, że kąty pomiędzy ścieżkami są dość wąskie, jest w kilku miejscach na mapie to dość ciasne, a te romantycznie brzmiące niemieckie nazwy są bardzo długie. W efekcie część tych nazw jest przedzielona, także jest wyraz przedzielony na pół i w dwóch rzędach jest zrobiony. Jest tak, że w niektórych miejscach, w szczególności w prawej górnej części mapy, tam jest tak gęsto, że jak nie znacie jeszcze mapy i się na to popatrzycie, to można mieć problem ze zidentyfikowaniem, czy nazwa tego miejsca to się odnosi do tego punktu po prawej, czy po lewej. I tutaj dopiero rzut okiem na bilet może być pomocny, chyba że znacie mapę Berlina i wiecie, gdzie która miejscówka się znajduje. No i właśnie, bilety też jakoś tak mają tę grafikę, że jak się na nią popatrzycie, to chwila zajmuje, żeby zlokalizować się na mapie, czy to na pewno chodzi o ten punkt, czy o ten. Wszystko przez to zagęszczenie jest to troszeczkę problematyczne. O ile siedzicie tak, że patrzycie na mapę od przodu, jest to do ogarnięcia. Jak patrzycie na mapę do góry nogami, to my mieliśmy poważne problemy z tym, żeby błyskawicznie zidentyfikować, a to jest tu, to jest tu. Nie, jednak gdzieś to nam tam się gubiło. Może tu też mieć wpływ na to fakt, że żadne z nas grających tu, jak siedzieliśmy, nie zna języka niemieckiego, więc te wyrazy nam się nie rzucały bezpośrednio w oczy. Nikt z nas też do Berlina nie podróżował, żeby kojarzyć te miejscówki i mieć je jakoś, że tak powiem, wypalone w mózgu. Więc miejcie świadomość, że tutaj jest taki problem z mapą. No i szczerze, to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o wsiąść do pociągu Berlin. Tak jak wam powiedziałem, nie ma tutaj jakiegoś drastycznego game changera. Fakt podzielenia mapy na połączenia tramwajowe i metro jest ciekawy. Jest to nowa opcja strategiczna. Mi się ona spodobała. Okej, jest, spełnia swoje zadanie. Faktycznie jest tutaj tego kombinowanka troszeczkę przyjemnego, troszeczkę innego niż w pozostałych odsłonach. Natomiast sama gra nie robi totalnie nic, co mogłoby zachęcić nowych graczy, którzy do tej pory nie mieli po drodze wsiąść do pociągu. Plus te rozwiązania właśnie mapy, gdzie tu mogą być pewne problemy z identyfikacją miejsca, albo jeżeli ktoś po prostu jest uczulony na język niemiecki, to też nie jest to odsłona dla niego, też raczej sięgnąłby chętniej po inne tytuły. I ta forma i ten problem z identyfikacją miejsc i to kminienie, czy te wagoniki, czy te, jak tu, którędy pójść, to trochę wydłuża rozgrywkę, więc pod tym względem wsiąść do pociągu Berlin też jest troszkę inny. I teraz tak, ja osobiście lubię serię Wsiąść do pociągu i bawiłem się przyjemnie. Dla mnie Wsiąść do pociągu Berlin będzie właśnie taką odsłoną, która będzie sobie leżeć w domu i my od czasu do czasu żonglujemy tymi tytułami. Czasami zagramy sobie jakiś dodatek do pełnej wersji, czasami po prostu pełną. Czasami sobie zagramy w San Francisco, potem zaś sobie zagramy w inny dodatek. Tak tym żonglujemy i Berlin będzie takim tytułem, który też wyciągniemy, że po prostu mamy ochotę na wsiąść do pociągu, coś innego niż ostatnim razem, to dzisiaj wpadnie Berlin. No i właśnie, mam wrażenie, że ta odsłona jest dla fanów serii. Dla fanów serii, którzy chłoną wszystko, co wyjdzie z serii i lubią tą mechanikę rozgrywki. Ta gra po prostu będzie uzupełnieniem ich kolekcji i tak, jeżeli sobie żonglują tytułami, to będzie to gra, która czasami wpadnie im na stół, zagrają sobie, ale nic
Ponadto nie jest to moim zdaniem tytuł, który jest dobry do tego, żeby wciągać nowych graczy. Moim zdaniem wsiąść do pociągu San Francisco jest o wiele lepsze, jeżeli patrzymy na te małe odsłony, jeżeli chcemy taką szybką, dynamiczną grę, ale przyjemną, prostą i w której dzieje się coś ciekawego. Tamto gonienie za żetonami z żetonami turystycznymi, to tam działa naprawdę fajnie, plus gra jest bardzo przyjemna dla oka. Jeżeli chodzi po prostu o wprowadzenie nowych graczy w świat takich dużych planszówek, to zwykłe wsiąść do pociągu Europa też się spisze lepiej. Jeżeli jesteście osobami, które nie lubią tej mechaniki, tej rozgrywki, tej serii, Berlin totalnie nic nie zmieni w waszym życiu. I jeszcze jedno, jeżeli macie jakieś sentymentalne wspomnienia z samym Berlinem, z wycieczkami do Berlina, chcielibyście mieć po prostu grę, w której to miasto jest na mapie, jest jego mapa, są tu te miejscówki i możecie sobie powspominać przy grze, to tak, w tym wypadku też to będzie tytuł dla was. Biorąc pod uwagę prostotę zasad, to będzie nawet wtedy tytuł dla was, jeżeli w ogóle nie gracie w planszówki, ale chcecie sobie mieć taki tytuł, który gdzieś tam przyjemnie porusza wasze wspomnienia, porusza waszą pamięć i wtedy również będzie w punkcik. Więc czy wsiąść do pociągu Berlin było tak naprawdę nam potrzebne? Mam wrażenie, że nie. To jest chyba przykład kolejnej gry, która po prostu została wydana na fali popularności serii i jest kierowana do fanów tej serii. No i tyle, nic więcej mądrego chyba już nie wymyślę. To tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli wam się spodobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu będę miał kopa do tego, żeby tworzyć więcej takich materiałów, takich i innych, jak już treści u mnie są. To dobrze wiecie. Wspomagacie też moją pracę, jeżeli sprawdzacie sobie oferty, które zawsze wam wrzucam w opisie. Linki do Ceneo, gier występujących w moich filmach. Tam możecie sobie kliknąć, zerknąć, sprawdzić co, jak, gdzie, za ile je kupicie i w ten sposób też wspieracie moją pracę. W tym miejscu też dziękuję wydawnictwu Rebel za nadesłanie mi wsiąść do pociągu Berlin. I to już tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! Może trzeba było wyjąć San Francisco?